Dzień dobry, witam serdecznie was wszystkich. Chciałem bąglata. Chciałem powiedzieć o nawożeniu troszeczkę, o podlewaniu. W sumie nie podlewam, tylko nawożę. W sumie z takiej buteleczki sobie wodę do koneweczki. Ona jest rozcieńczona z różnymi rzeczami. Jednym z rzeczy jest coś takiego, jakiś sok pomidorowy. Drugą rzeczą, co używam, jest sodka. A trzecią rzeczą jest pokrzywka. Kompocik z pokrzywy. Ale pokażę wam, jak to ja robię. Ale na zmianę podlewam. Raz tym, raz tym, raz tym. Nawożę tę łyżeczkę. Po prostu. Sodka spożywcza. Kopsnę w pół. Łyżeczki. Do tego też. Pół łyżeczki. I gra gitarka. Przeźroczyste. Jak wygląda nawóz naturalny? Nie, to chyba chemia będzie. No nie wiem, sodka oczyszczona, spożywcza. No i jak to robię? Po prostu jest dawkowanie oczywiście. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Żeby za dużo pomidorów. Pomidory nie dostały. Niecała 50. Też doleję wody. Kolor, jak widać, pomidorowy. Tak to wygląda. Pokażę wam coś jeszcze. I tak to wygląda. Zostawiam je tu na słońcu w sumie nieraz na kilka dni, żeby się nagrzały, że tak powiem. No tu widać, że to jest już inny kolor. To jest potaszkiem. To sodka przeciwgrzybiczna. I o Jezu, naczytałem się trochę od tej sodki. Nie mogę sobie przypomnieć, o co tam tak dokładnie chodziło. No ale też jest dobrym środkiem. Jakiś pan podlewał, super smak pomidorów, super wszystko. Żadnych chorób, raczej mniej chorób podobno. A tutaj mam o, w takich kolorach. To jest właśnie kompocik z pokrzywki. Narwałem pokrzywkę według instrukcji do wiaderka. Zalałem gorącym czajniczkiem wody. Potem drugim, trzecim. To sobie tak postało, odstygło. Powlewałem po troszeczku do butelek, dolałem wody. One już tu stoją tydzień, także się grzeją. Nie mam kiedy podlewać, bo w sumie cały czas pada. No dzisiaj jest akurat przerwa w padaniu, ale to chodzi nie o podlanie tak w sumie, a o nawożenie jakimś czymś odżywczym, bo możliwe, że odżywczych składników jest mało w tych ziemiach. Chociaż sam nie wiem, jak to sprawdzić. Chyba, że spróbuję łyżeczkę. Ale co mi to da? Łyżeczkę ziemi zjeść, czy odżywcza, czy nie odżywcza. Tutaj w konewkach jest to samo. Już coś powsypywane. I tak wygląda moje podlewanie. Ile mam butelek, tyle zalewam. One sobie stoją, grzeją się. Nie są zimne, nie są z kranu. Są odstanione. I tylko tym nawożę.
Mam nadzieję, że to jest naturalne. Pomidorki, papryczki, no tak w tych doniczuszkach sobie rosną. Spokojnie na razie, nie wiem, ale bardzo pomału. Różne tam ich się chyba i mają dolegliwości. Oczywiście papryczki są to kolorowe z Chin. Rainbow. Nie wiem, co z nich wyniknie. Tak samo pomidorki, o, Rainbow nie dał rady. Coś im nie pasuje. Tu też jest Rainbow, jest taki, nie wiem, przenawożony, przewodniony. Za mało słońca, za dużo słońca. Ale chyba tutaj jeden Rainbow jest i wygląda bardzo ładnie. Który? Nie mam pojęcia. Pewnie mniejszy, tylko jak go rozpoznać? Pewnie ten. Ten tutaj. On jest kolorowy. No ale temu się jakoś tutaj żyje. A tamtemu nie. No nie wiem. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Też jestem ciekawy. Dostają dawkę i z sotki, i z pokrzywy, i z tego... i koncentratu pomidorowego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Jak coś będzie, będzie fajnie. Jak nic, no. Eksperymentuję. W ten oto sposób podlewam swoje uprawy na swoich hektarach i ziemiach w doniczkach. No bo wszędzie betonki, tu są mało co tej ziemki jest. No i nie wiem, jak ktoś podchwyci pomysł, może sobie tak podlewać. Oczywiście powiem, czy to coś dało, czy nie, chociaż nie mam do porównania jakiejś rośliny, którą nie podlewam, a którą podlewam. To tak ciężko sobie to tak, bo może będzie pogoda i wszystkie będą ładne, albo nie będzie pogody i wszystkie będą brzydkie i powiem, że to źle podlewałem, nawoziłem. Złe jedzenie dostawały. No ale cóż, no. Jak ktoś chce spróbować, proszę bardzo. To są paniaczki, mogę odstąpić jeden. Na razie, powodzenia.